Tekst manny na 18 stycznia. W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Rzymiany rozdział 12, werset 11. Komentarz parauzyjny. Niech wszyscy, którzy pragną skutecznie biec w zawodach, zwracają baczną uwagę na swoją gorliwość i aktywność w służbie Panu jeśli zagrzebiemy jeden lub więcej naszych talentów pod ciężarem światowych trosk i obciążeń, których można uniknąć lub je usunąć, jeśli nasze talenty zagrzebiemy pod światową ambicją swoją lub rodziny, czy to przez marnowanie poświęconego czasu na naukę, filozofię, muzykę, sztukę, interesy, politykę, przyjemności, czy przez folgowanie pysze i dogadzanie upodobaniom, ostatecznie, jako niewierni słudzy, zostaniemy wrzuceni w ciemności zewnętrzne? Reprint numer 1281 Komentarz epifaniczny. Aktywność w codziennych sprawach, szczególnie w służbie Panu jest niezbędna do osiągnięcia powodzenia kiedy do aktywności dodamy gorliwego ducha, pałającego entuzjazmem, warunki powodzenia zostaną jeszcze lepiej spełnione. A gdy ta aktywność i gorliwość zostaną oddane panu pod kierunkiem mądrości, przyniosą wielką korzyść jego sprawie, a osoba przejawiająca te zalety osiągnie wysoki stopień rozwoju. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza kronik rozdział 29 Werset 17 Wiem Ci ja, Boże Mój, iż Ty doświadczasz serca kochasz się w szczerości, przetoż ja w szczerości serca mego, ochotniem pofiarował to wszystko, nawet i lud Twój, który się tu znalazł, widziałem z weselem i z ochotą ofiarujący Tobie. Druga kronik rozdział piętnasty werset 15. A weselił się wszystek lud ludzki z onej przysięgi, albowiem ze wszystkiego serca swego przysięgali, i ze wszystkiej ochoty szukali go, i dał się im znaleźć, i dał im Pan odpocznienie ze zewsząd. Zdrasza rozdział siódmy werset 23. Cobykolwiek było z rozkazania Boga niebieskiego. Niech będzie prędko dodane do domu Boga niebieskiego, bo przecz ma być wzruszony gniew Jego przeciwko królestwu, królowi i Synom Jego? Psalm 42, werset drugi i trzeci. Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do ciebie, o Boże. Pragnie dusza moja do Boga, do Boga żywego, mówiąc, kiedyż przyjdę. A okaże się przed obliczem Bożym? Psalm 119, werset 139: Zniszczyła mnie gorliwość moja, iż zapominają na słowo Twoje, nieprzyjaciele moi. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 10: Wszystko, co przed się weźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Izajasza rozdział 62 wersety 6 i 7 Na murach twoich, o Jeruzalem! postawie stróżów, którzy przez cały dzień, całą noc nigdy nie umilkną, którzy wspominacie Pana, nie milczcie, a nie dawajcie mu odpocznienia, dokąd nie utwierdzi, i dokąd nie sposobi, aby Jeruzalem było sławne na ziemi. Ewangelia Jana rozdział dziewiąty werset czwarty Jać muszę sprawować sprawy Onego, który je posłał, pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Pierwszy Koryntów rozdział trzynasty werset trzeci i choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkie majątność moje, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. To rozdział 14 werset 12 Także i wy, ponieważ się usilnie staracie o dary duchowne, szukajcież tego, abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru. Drugi Korentów rozdział czwarty wersety od ósmego do dziesiątego, trzynasty i od 16 do osiemnastego. Gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni, powątpiewamy, ale nie zwątpimy. Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszym był objawiony. Mając tedy tegoż ducha wiary, tak jako napisane, uwierzyłem, przeto my też mówił, i my wierzymy, przeto też mówimy. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia od dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne, albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Rozdział dziewiąty werset drugi, Bo znam ochotę umysłu waszego, którą się ja chlubię z was u macedończyków, i szachaja gotowa była od przeszłego roku. A ta wasza gorliwość wiele ich pobudziła. Galatów rozdział czwarty, werset osiemnasty. A dobrać rzecz, pałać miłością w dobrem zawsze, a nie tylko, gdym jest obecny u was. Kolosensów rozdział trzeci, wersety od dwudziestego drugiego do dwudziestego czwartego. Słudzy. Posłuszni bądźcie we wszystkim panom cielesnym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Panu Chrystusowi służycie. Tytusa rozdział drugi, werset czternasty, który dał samego siebie za nas. Aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. List Judy, werset trzeci, Najmilsi. Wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Objawienie rozdział trzeci, werset dziewiętnasty, jak którychkolwiek miłuje, strofuję i karze. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj. Pieśni, Dwieście siedemdziesiąt siedem, dwadzieścia, 272, dwieście sześćdziesiąt sześć, dwieście siedemdziesiąt dwa, dwieście osiem, siedemdziesiąt Wiersze Brzasku. Dwieście Zegar naszego życia. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, Reprint numer 5334. Pytania: Czy w tym tygodniu byłem, byłam, gorliwy, gorliwa? W czym? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze